witam wszystkich. Cieszę się, że mogę tutaj uczestniczyć na tym wydarzeniu. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć całkiem sporo o Bieliku, o dosyć nowym modelu językowym oraz o właśnie z Fundacji Spichlerz, z której się wywodzę. Tak od półtora roku działamy tutaj prężnie w temacie zbierania danych, ale także od ostatniego czasu od tworzenia modeli językowych. Więc nie przedłużając, przejdźmy do agendy wydarzenia. Więc na samym początku właśnie chciałem trochę opowiedzieć o Spichlerzu, albo w ogóle zadam wam pytanie, czy w ogóle słyszeliście o Spichlerzu wcześniej, czy jest to dla was coś nowego? Jedna osoba się zgłosiła, to dobrze. No i tak jedna osoba się zgłosiła, więc... Dobrze. Więc chciałem o tym powiedzieć, bo to myślę, że jest dosyć inspirująca historia, jak po prostu grupa zapalonych wolontariuszy doszła do momentu, gdzie mogła wytrenować model językowy polski. O zbiorach danych oraz narzędziach typu właśnie różnego rodzaju klasyfikacji treści, tematyczne klasyfikatory, to także jest dosyć kluczowe, jeśli chodzi o tworzenie takiego dużego modelu językowego. Od pewnego czasu współpracujemy z Cyfronetem AGH. Też chciałbym trochę opowiedzieć o tej współpracy, bo no, myślę, że jest dosyć ciekawa, jak na polskie nasze warunki. Kilka pytań dotyczących, dlaczego my w ogóle chcemy pracować z dlaczego my potrzebujemy polskich modeli językowych? Dlaczego nie możemy po prostu korzystać z OpenAI czy z innych modeli, które są zamknięte? Chciałbym także pokazać właśnie demo, jak ten Bielik sobie radzi. Z tego co wiem, to zawsze ciężko jest, jeśli chodzi o takie prezentacje live, bo zawsze coś nie działa, ale mam nadzieję, że mi dzisiaj dobrze pójdzie. No i co po Bieliku, w sensie mamy już tą pierwszą wersję, co dalej, jakie mamy plany, bo to model jest open source, każdy może uczestniczyć w budowie tego modelu, więc my, że tak powiem, nic nie ukrywamy i każda chętna osoba może po prostu wziąć udział, aby taki model był coraz lepszy w przyszłości. Ogólnie historia Spichlerza zaczęła się w okolicach, myślę, listopada 22 roku, gdzie tutaj założyciel Sebastian Kondracki rzucił hasło, że zróbmy repozytorium danych tekstowych polskich, które będzie największe. To było na przeddzień pojawienia się czata GPT 3.5, więc no, idealny timing sobie dobraliśmy, bo nagle zaczęło być bardzo duże zapotrzebowanie, aby wszystkie dane w języku polskim pojawiły się w jednym miejscu, a nie rozproszone po różnych instytutach. Więc dla porównania na dzień dzisiejszy mamy prawie 1,5 terabajta danych polskich tekstowych, więc jest to dosyć sporo. Wcześniejszy taki zbiór, nawet nie polski, tylko taki powiedzmy europejski, Oscar, zgromadził 147 gigabajtów danych i są to dane, które po prostu zostały zebrane z polskiego internetu i tak właściwie no, każdy inżynier, który chce sobie wziąć takie dane, musi sam się martwić, co z tymi danymi zrobić. Nie są opisane, udokumentowane, po prostu leżą i można je wziąć, no ale ta dokumentacja jest słaba. To, co nas wyróżnia, to jesteśmy zróżnicowani. Nie mamy tylko danych z internetu, stricte po prostu zebrane 1,5 terabajta, ale mamy i lektury, i mamy napisy do filmów, mamy fora internetowe, prawie 100 gigabajtów, w tym na przykład, nie wiem, elektroda, która jest dosyć ciekawa do trenowania modelu językowego, więc no, mam nadzieję, że tego nie wystąpi właśnie, więc musimy oduczyć docelowo model odpowiadać w taki sposób, ale zobaczymy, gdzie nas to poprowadzi. Więc no, charakteryzujemy się właśnie tą różnorodnością i też już teraz jesteśmy jako fundacja od 2 tygodni, tak już oficjalnie, więc liczymy, że będziemy mogli po prostu wystosowywać odpowiednie pisma do różnych archiwów państwowych, uczelni, repozytoriów innych danych i po prostu w sposób taki no, oficjalny pozyskiwać takie dane, które są zamknięte. Jest to tyle kluczowe, że no, ta cała nasza polska kultura, którą my chcemy w tym modelu zawrzeć, no to bardzo często leży po prostu w danych archiwalnych, nie leżących w internecie, więc w pewnym momencie prawdopodobnie cały świat, który pobierze cały internet, będzie miał dosyć podobne modele, a my, jako że będziemy ten mieć insight od takich danych zamkniętych, będziemy się wyróżniać, na to liczymy. No i także to nie tylko dane, ale zestaw metryk, czyli mamy, dana osoba może sobie pobrać w dosyć prosty sposób dany dataset i jest on bardzo dobrze opisany jakościowo, tematycznie, więc też poruszanie się w tego typu zbiorach jest bardzo przyjemne.
To, co nas też wyróżnia, to jest bardzo prosty dostęp. Instalujemy się po prostu pip install z Piklish, mamy kilka linii kodu i tak naprawdę możemy już pobierać dane z internetu, w sensie dane z naszego zbioru. Te prawie 1,5 terabajta danych jest dostępne z tego poziomu, więc tak naprawdę wpisujemy nazwę datasetu i możemy sobie po prostu pobrać te dane, więc natychmiast możemy mieć dostęp do nich. Możemy sobie nawet tę logikę rozbudować i możemy ponakładać różnego rodzaju filtry, że na przykład chcemy w tylko fora internetowe o tematyce zdrowotnej, ale tylko żeby jakość była jak najwyższa, więc to też możemy sobie w bardzo prosty sposób tak przefiltrować dane, aby faktycznie pozyskać tylko te dane, których potrzebujemy. I to, co na dzisiaj mamy, to właśnie mamy prawie 1,5 terabajta danych, co się składa na ponad 350 milionów dokumentów, no i innych cyfr, to też jest bardzo dużo, chyba 40 miliardów rzeczowników na przykład widzę, więc to jest całkiem sporo. Więc te liczby robią wrażenia i jest oczywiście też temat deduplikacji, o której chwilkę powiem, pewnie kilka slajdów dalej, więc ale taka surówka, nazwijmy to, to wygląda w taki sposób. Jak mamy już te dane, mamy osoby, które chcą zrobić taki model, to pojawia się taki temat, że nie możemy po prostu wziąć, pobrać 1,5 terabajta danych i wsadzić na model i liczyć, czy coś wyjdzie, bo okazuje się, że nic nie wyjdzie, bo w tych 1,5 terabajta danych to jakaś tylko część nadaje się do podania do modelu. Jeszcze trzeba zastosować różnego rodzaju techniki czyszczące te dane, odfiltrowywać właśnie duplikaty, wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy. I zaszła potrzeba, aby zbudować taki klasyfikator jakości tekstu. Generalnie dla języka polskiego nie było to takie proste, pod tym względem, że za bardzo nikt tego nie robił do tej pory na taką dużą skalę. Nikt nie potrzebował zarówno ocenić forum jakieś internetowe oraz lekturę szkolną, a także jeszcze na przykład jakąś transkrypcję z jakiegoś tam radia na przykład, więc musiał być taki w miarę jeden spójny model, który potrafił ocenić jakość, nawet jeżeli ten tekst był z różnego źródła. I to, co tutaj zostało tutaj stworzone, to jest klasyfikator z trzema kategoriami low, medium, high. I po prostu każdy plik tekstowy w Spichlerzu został poddany takiej klasyfikacji, czy jest wysokiej jakości, takiej średniej, czy niskiej. Jest o tyle istotne, że chcemy docelowo pobrać po prostu jak najlepszej jakości dane, a my jako ludzie nie jesteśmy w stanie po prostu 350 milionów dokumentów przejrzeć, więc musimy mieć jakiś system, który to zrobi za nas w możliwie jak najlepszy sposób. Oczywiście można było spróbować to jakimś LLM-em też przepuścić, natomiast to są już tak ogromne koszta i potrzebne zasoby, że nie było to możliwe. Więc tutaj docelowo staramy się wziąć po prostu tylko te najwyższej jakości teksty, ale także właśnie mamy ten confidence score, czyli możemy nie tylko wziąć na przykład dane, które mają ten quality high, ale także na przykład quality powyżej 95% pewności modelu. Jest to tyle istotne, że im niżej po prostu schodzimy z tym procentem pewności, tym po prostu te teksty są po prostu słabszej jakości i to też będziemy obserwować za chwilkę. I teraz jak w ogóle podejście takiego klasyfikatora jest, to tyle ciekawe, że tutaj wytworzyłem, czy ogólnie zespołem wytworzyliśmy zbiór 270 cech, które określają daną próbkę tekstową. Finalnie do modelu wyszły 93 cechy, z tego co pamiętam. Są to takie, a to za chwilkę jeszcze pokażę. To co tutaj chciałem jeszcze właśnie pokazać, to że jest to kategoria medium. Ona jest dosyć trudna, bo to też wynika z tego, że każda osoba może inaczej postrzegać jakiś tekst. Dla jednej osoby coś będzie wysokiej jakości, dla innej już takie mniej takie oczywiste, albo tak samo z low, że niektóre osoby mogą w sposób bardziej krytyczny patrzeć na dane. Więc na początku w ogóle była idea, żeby po prostu low, high i koniec tematu, ale tutaj właśnie pojawiło się medium na dane, gdzie na przykład jako ja, osoba, która bym na przykład etykietowała takie dane, nie wiedziałem, gdzie te dane w ogóle powinny trafić, więc medium to jest taki filtr na to, że jeżeli model ma się mylić, to właśnie na tej kategorii medium, czyli coś jest high, ale wpadło w medium, to tam pół biedy, albo low,
wpadło w medium, no to też pół biedy. Najważniejsze, żeby ograniczyć pomyłki na poziomie, że coś jest niskiej jakości, wpadło wysokie, to jest najgorzej, a jak z wysokiej na low, no to po prostu straciliśmy dane, ale nie jest aż tak źle. Więc te medium jest takim po prostu filtrem. Jeśli chodzi o cechy, to właśnie 93 cech, to z lewej strony są, no to chyba 50 będzie pokazanych takich, który model, tu akurat użyłem XGBoosta do tego, żeby sobie te cechy, jeszcze inaczej, w treningu brało udział ogólnie cały zbiór około 10 tysięcy tekstów ze wszystkich możliwych zbiorów w Spichlerzu, czyli wysokiej jakości i niskiej jakości z Wikipedii, wysoka i niska jakość oraz taka medium, gdzie nie byłem pewny, właśnie fora internetowe, jakieś po OCR-ze pliki z PDF-ów, bo też to jest istotne i pewnie wiele osób, jak tam bawiła się z PDF-ami, no to dosyć ciężko jest prawidłowo wyciągać tekst z takich PDF-ów. Na dzień dzisiejszy też dochodzi temat tabel, jakiś ewentualny na przykład, że mamy dobry tekst, ale nagle pojawia się tabela, która jest gdzieś tam źle pobrana, więc to zaburza ten tekst. Więc to wszystko ten model przyjął, te wszystkie różne źródła i na tej podstawie po prostu no, wyszedł taki model. Tutaj mamy feature importance, że na przykład słowa, które są spoza słownika, mogą świadczyć o tym, że jest to tekst niskiej jakości. No i to na przykład dzieje się w sytuacji, jeżeli słowa są ze sobą sklejane. Czyli na przykład mamy plik PDF, no i on na przykład właśnie nie wiem, jest źle sformatowany, dochodzi do sklejenia słów, no to wtedy jest spora szansa, że wpadnie no, do tej klasy niskiej jakości. A tutaj właśnie macierz pomyłek, to jest dosyć charakterystyczne. Tutaj to jest ta przekątna, czyli mamy na przykład 393 czy 416, to jest 1/10 jakby zbiór testowy, 1/10 zbioru treningowego. No i widzimy, że pomyłki mamy na medium. No i jest to dosyć komfortowa sytuacja, no bo jeżeli ma się jakiś model mylić, to właśnie tam. Chcemy unikać sytuacji, że właśnie myli się na przekątnej między low a high i w drugą stronę, więc ten model faktycznie, co potem zaobserwowaliśmy, spełnia swoje zadania. Na końcu też nie jest takim dużym problemem, jeżeli na przykład model oceni coś na, nie wiem, high na 93%, a w sumie to jest high na 78%, to jeszcze jesteśmy w stanie przeżyć. Jeżeli tam są te pomyłki takie, że w sumie coś jest bardziej w dół lub w górę, no to jest to do zaakceptowania, ale najważniejsze, żeby właśnie tego unikać. To, co jest istotne, my też, jakby były dwa typy zbiorów, dane przed przeczyszczeniem, oryginały, one były etykietowane high-low oraz po przeczyszczeniu high-low, żeby też wzmocnić model i być jakby trochę odporny na to, że czasem możemy potrzebować ocenić jakość modelu oryginalną, a także po przeczyszczeniu, więc też jakby trochę sobie zwiększyliśmy też próbkę danych takim ruchem. No i finalnie na przykład mamy przygotowane takie do treningu na przykład parkiety, bodajże ze zbioru wolne lektury, gdzie po prostu no, definicje, one są wysokiej jakości, więc mamy po prostu w pierwszej kolumnie high, tam między 99 a 100% i tak faktycznie też uczyliśmy model, że takie przykłady książkowe są po prostu możliwie najwyższej jakości. No a także mamy cechy ewentualnie, żeby później coś doliczać lub ewentualnie jakieś tam interakcje jeszcze w tym tworzyć, które po prostu mamy sobie zapisane w tych parkietach. No i tutaj taki właśnie dosyć może mało czytelny ta tabela, taka zrzut z Excela, ale właśnie to jest taka reprezentacja jakiejś, nie wiem, czy low, czy high, chyba low, właśnie co jest charakterystyczne dla tekstów na przykład niskiej jakości, które cechy jak wyglądają, jeśli chodzi o ten tekst. Więc na przykład mamy jakiś stosunek rzeczowników do czasowników, mamy zliczanie no nie wiem, liczb na przykład, albo zliczanie otwartych i zamkniętych nawiasów, albo stosunek otwartych do zamkniętych, bo to też może mieć znaczenie, że jest właśnie jakieś złe formatowanie. Więc to wszystko, to jest akurat zbiór 270 kolumn. Między innymi też tutaj weszło, finalnie na model nie weszło, ale mamy przeliczone na przykład do modelu, gdybyśmy potrzebowali cechy ze Stylometrixa. To jest taka biblioteka z NASC-u. Oni opracowali, właściwie one, bo to tam koleżanki z działu NLP opracowały taki, to na Spacey jest taki po prostu mechanizm, który potrafi też taki mocno lingwistyczny język
mocno lingwistycznie język polski ocenić, więc to też mamy do dyspozycji. Finalnie to nie weszło na model, no bo samo przeliczenie potem akurat za pomocą Space jest bardzo czasochłonne, więc no nie było to w takich lokalnych warunkach możliwe, a to też było jeszcze przed jakby współpracą z Cyfronetem, gdzie się pojawiły pewne zasoby, więc skupiliśmy się po prostu na takich cechach dosyć klasycznych, standardowych, no ale one robią roboty. I finalnie obserwujemy F1 score na poziomie tam 81,2%. Potem jeszcze możemy się trochę pobawić właśnie z Optuną jako takim narzędziem do przeszukiwania hiperparametrów, żeby jeszcze ten model tam mocniej dokręcić. Natomiast finalnie tam walka o 1-2% z tą czy we w tą nie jest aż tak bardzo kluczowa, bo najważniejsze, żeby po prostu te low od high odsiać, a czy to jaki tam będzie procent, czy bardziej 90 czy 87, to już nie jest aż tak bardzo problematyczne. No jeżeli na przykład byśmy sobie spojrzeli na taki tekst, to jest akurat forum internetowe związane z motoryzacją i wbrew pozorom nie jest tak łatwo na forum internetowym znaleźć wysokiej jakości teksty, bo ludzie piszą dosyć niechlujnie i chaotycznie, więc mało kto na przykład polskie znaki chce używać i tak dalej. Natomiast no, zdarzają się takie sytuacje i byśmy chcieli ze 100 giga, to chyba 110 GB tekstu właśnie ze forów internetowych, poznajdywać te możliwie najlepsze, no bo one są też najbardziej takie ciekawe pod kątem treningu modelu, bo jednak fajnie by było takich ekspertów z motoryzacji, czy tam z elektroniki no podać po prostu do modelu, aby oni się wypowiedzieli, a nie taka wiedza, która gdzieś tam jest w internecie, ale taka różna. Oczywiście kwestia, nie jesteśmy w stanie merytorycznie stwierdzić, jeżeli ktoś będzie nie wiem, kłamał lub pisał bardzo ładnie, ale no, będzie wprowadzał w błąd, no to będzie problem. Oczywiście nie jesteśmy w stanie na tym momencie tego jakby wyplenić. Potem dochodzi temat instrukcji, gdzieś w instrukcjach staramy się ewentualnie korygować tego typu rzeczy. Natomiast w takim jakby modelu bazowym to po prostu podajemy właśnie takie tutaj dane. Tutaj również takie dosyć dobrej jakości wątek z forum internetowego, właśnie też w temacie motoryzacji, ale jak zaczniemy na przykład chodzić w Medium i też to jest tutaj forum internetowe motoryzacyjne, już widać, że tutaj zaczynają się już coś gorzej dziać, nie, ktoś zaczyna nagle z caps locka pisać, jakieś trzy kropki się pojawiają, jakieś cudzysłowie, no zaczyna się już tutaj trochę, nawet na pierwszy rzut oka widać, że coś się dzieje. No a na przykład już zajdziemy niżej po ocenie takiego modelu, no to już widzimy, że na przykład low na 50%, a to jeszcze nie jest nawet 100%, no to już zaczyna się robić ciężko. Lepiej automatem takich danych na przykład skierować je do dobrego modelu językowego, żeby na przykład poprawiał takie teksty. Docelowo będziemy chcieli, aby właśnie model Bieli, który no już będzie, mamy nadzieję, takim no dosyć mocnym modelem, będzie potrafił przyjąć takie dane niższej jakości i no je poprawiać po prostu i gdzieś tam je odkładać, żeby ten zbiór no stale mógł też rosnąć na podstawie poprawianych danych. To było, jeśli chodzi o klasyfikator jakości, on jest już wdrożony, wszystkie dane z Pichlerzu są nim sklasyfikowane i to, co obserwujemy, faktycznie one są naprawdę, ten klasyfikator naprawdę bardzo fajnie działa. To, co jeszcze jest istotne, to stworzyliśmy klasyfikator tematyczny. Mamy 120 kategorii tematycznych i to, co jest istotne, jeżeli na przykład dana osoba lub organizacja chciałaby przyjść do Spichlerza, to są dane otwarte, każdy może wziąć po prostu sobie, my tylko je zagregowaliśmy w jedno miejsce i ładnie opisaliśmy. I na przykład jest nie z branży medycznej, to właśnie może tylko i wyłącznie poruszać się w tematyce danych medycznych, znaczy dane medyczne to źle brzmi, ale takich tekstów medycznych, jakieś artykuły, jakieś poradniki, ulotki medyczne i na przykład nie potrzebujesz o motoryzacji, czyli nie musisz ściągać całych 1,5 TB, tylko właśnie możesz się tutaj zamknąć w jednej tematyce takiej w kategorii takiej tematycznej. No i właśnie kategoryzacji są poddawane zarówno takie dane stricte pobrane z internetu, takie, no nie wiem, jakieś, no zwykłych stron internetowych, ale właśnie także fora internetowe, więc te wszystkie dyskusje o motoryzacji i tak dalej także są sklasyfikowane, co jest dosyć istotne, bo wtedy no, też ktoś może na przykład potrzebować konkretnego typu do trenowania swoich modeli, gdzie jest tam taka bardziej interakcja międzyludzka, na przykład jak to jest na forach internetowych, więc no, mamy to zapewnione. I
tu jest taki ciekawy obrazek. Potrzeby tutaj tej prezentacji przygotowałem taki jak trenuje się sieć neuronowa, dosyć taka prosta, standardowa, na 120 kategoriach, epoka po epoce. Jak te próbki danych umieszczają się finalnie umieszczą się na przestrzeni trójwymiarowej. Czyli na przykład to jest widok po pierwszej epoce, jak widzimy, jest to po prostu zupa i ciężko cokolwiek wyłapać, ale jak zaczniemy przechodzić sobie powoli, bo pierwsza epoka treningu już zaczynamy coś tutaj powoli obserwować. Druga epoka, zaczynamy tutaj się coś już merdżować. Jakieś kategorie się łatwiej odseparowują, inne mniej. 120 kategorii jest dosyć duże, dużą wartością, zwłaszcza, że sporo kategorii jest dosyć bliźniaczych do siebie. A tutaj na przykład już jest po 14 epoce, więc już na pierwszy rzut oka jesteśmy w stanie wyodrębnić po tym jakby zejściu na trzy wymiary. Właśnie że te kategorie są od siebie wyodrębnione. Niektórych nie da się tak naprawdę łatwo wyodrębnić, bo na przykład jeżeli mamy pobrane, nie wiem, dajmy na to stronę internetową z basenami ogrodowymi, no to pytanie, czy to jest kategoria basen, to jest kategoria zakupy, czy rozrywka. Więc to jest takie trudne, natomiast docelowo, jeżeli model stwierdzi, że to jest któraś z tych trzech kategorii, to będzie dobrze. Nie musimy tutaj walczyć o każdy procent skuteczności. Najważniejsze, żeby nie robić takich grubych błędów, że coś jest zdrowotne, a trafia do motoryzacji i odwrotne. Możemy się poruszać po tej dosyć takiej ogólnej granicy. I teraz o współpracy z Frontem AGH, bo my tak zbieraliśmy dane, zbieraliśmy przez rok i okazało się, że tam zbieraliśmy około 800-900 giga. No i zgłosił się do nas Cyfronet, że będą uruchamiać taki fajny komputer u siebie i czy byśmy nie chcieli go tam trochę potestować. No i my tak trochę spanikowaliśmy, bo my mieliśmy tylko dane przygotowywać, nikt nie chciał nic trenować. My chcieliśmy tylko im dać dane ludziom, niech oni sobie trenują, się martwią, co z tymi danymi robić, a nie, że my mamy się martwić. No ale okazało się, że to spadło na nas i my mamy ten model trenować. Więc no teraz wszyscy się tam, tak powiem, przez 2-3 miesiące trochę rzucili do pracy, żeby, no dobra, no to teraz musimy się przygotować. Więc właśnie powstały te i dopracowane te klasyfikatory, najróżniejsze inne narzędzia, praca nad deduplikacją, to też jest dosyć trudne, bo nawet nie chcemy szukać tych samych plików, ale bardzo podobnych. Dajmy na to, nie wiem, zdarzy się jakiś, powiedzmy, jakaś wydarzenie polityczne gdzieś nie wiem, w Warszawie, no i nie wiem, 20-30 domen internetowych pisze o tym. No i tak naprawdę nie chcielibyśmy mieć 30, nawet jeżeli minimalnie inaczej jest to napisane, to cały czas jest to 30 o tym samym tak naprawdę, więc byśmy chcieli na przykład 2-3 wziąć, możliwie jak najbardziej różne od siebie te jakieś newsy po prostu. Więc to jest dosyć trudne, jeszcze to opracowujemy, żeby to zrobić. W każdym razie właśnie musieliśmy te wszystkie różne takie narzędzia możliwie szybko przygotować właśnie na premierę tego tutaj superkomputera Helios. Tutaj mamy cały właśnie nasz zespół, Spichlerz oraz Cyfronet. Dostaliśmy zaproszenie w lutym, aby odwiedzić właśnie jeszcze przedpremierowo tę maszynę. Ona już powoli pierwsze treningi wtedy robiła na okrojonym, że tak powiem, jeszcze na okrojonej mocy. Finalnie, a jeszcze tutaj może powiem, finalnie ta maszyna ma 440 takich chipów GH200 i jest to najmocniejszy superkomputer w Polsce i on właściwie lada dzień zostanie już użyty szeroki jakby tutaj no różnym organizacjom, doktorom, profesorom, uczelniom. Każdy tak naprawdę może z tego korzystać, tylko musi tam wystosować o grant. Więc mieliśmy trochę zaszczyt też zrobić takie małe benchmarki na tym komputerze, go trochę tam pomęczyć treningiem. No i właśnie dzięki tej współpracy mamy możliwość właśnie tworzenia tego dużego modelu językowego. Mamy dostęp do najmocniejszego komputera w Polsce. Między innymi też tworzymy różnego rodzaju narzędzia, bo ja o tym na początku nie powiedziałem, ale tu warto wspomnieć. My jesteśmy grupą wolontariuszy i każda osoba, która do nas przyjdzie i chce coś zrobić, to dostanie, że tak powiem, klocki i będzie mogła nas wspierać, aby ten model był coraz to lepszy i lepszy. Na przykład teraz tworzymy narzędzia do tworzenia instrukcji. Jest to tyle istotne, żeby ten model docelowy potrafił jakby prowadzić czat z użytkownikiem, czyli no, chcemy wchodzić z nim w interakcję, chcemy razem z nim jakieś problemy rozwiązywać,
więc na przykład przychodzą do nas osoby, które udzielają się w pisaniu instrukcji z pewnych swoich dziedzin, które czują się mocne. I tak naprawdę wystarczyłoby, żeby każdy taki profesor czy doktor wziął, zrobił 10-15 instrukcji ze swojej działki z takimi trudnymi tematami, dał nam i wtedy ten model by po prostu też te halucynacje wyeliminował. Bo to wszystko się bierze z tego, że nie ma takich wartościowych instrukcji sprawdzonych i zrobionych przez po prostu ekspertów w danej dziedzinie. Też udało nam się przygotować środowisko do benchmarkowania modeli w języku polskim. Tego nie było. Było to dla języka angielskiego, bo też te modele były tam. Mistral, Llamy, OpenAI, to wszystko można było gdzieś na taki leaderboard po prostu wystawić. Więc my to samo zrobiliśmy, ale dla języka polskiego. Jest to tyle fajne, że właśnie jest to benchmarkowane na polskich zadaniach, w polskim jakby środowisku. Więc faktycznie widzimy, czy te Llamy, na przykład trzy, które teraz niedawno wyszły, one są tak dobre z języka polskiego i mają tę wiedzę z języka polskiego, no bo jak wiemy, tam po prostu przez, nie wiem, kilka procent danych nieangielskich było, więc no to był, no to jednak lepiej mieć taki ranking i zobaczyć, jak one faktycznie sobie radzą. No i też dzięki temu, że to nie tylko karty graficzne, ale ogromnej ilości procesorów jesteśmy w stanie właśnie przetwarzać na no, ogromnej ilości właśnie różnych procesów na po prostu procesorach. Tu już troszkę właśnie powiedziałem, że jeśli chodzi o AGH, no to właśnie mają ten komputer, gdzie było 440, gdzie jest 440 tych superchipów GH200, a ten model bieli, który dzisiaj pokażę, został wytrenowany na 256 chipach GH200. Trening trwał bodajże koło tygodnia. On też był przerywany, bo my tak trochę musimy wbijać się między takie okna, gdzie ten komputer faktycznie chwilę ma spokoju i nie jest eksploatowany, bo też w międzyczasie trwają testy tego komputera na taką listę top 500 na świecie, więc tam przychodzą, nie wiem jak to się dokładnie odbywa, no ale są jakieś takie benchmarki oficjalne, więc my takie wchodzimy w takie okna, okej, teraz przez 4 godziny możemy pełną mocą próbować coś trenować i tak trochę dłubiemy to, ale no idzie to w dobrym kierunku. No i dlaczego my w ogóle potrzebujemy tych polskich modeli językowych? Odpowiedź jest dosyć prosta, no, że po prostu instytuty wszelkiego rodzaju, branża medyczna, bankowa nie może sobie pozwolić na to, żeby wysłać dokumenty gdzieś po prostu, nie wiadomo gdzie, bo nie wiemy, gdzie ten OpenAI, gdzie te rzeczy różne tam mogą trafić, kto na to patrzy i tak dalej, więc te różne jednostki mają duże zapotrzebowanie, aby móc u siebie lokalnie uruchomić dany model i na przykład przetwarzać dokumenty, robić streszczenia, wyciągać, robić ekstrakcję dokumentów, najróżniejsze rzeczy, więc to jest to tak naprawdę, to jest ten kluczowy wskaźnik. Druga rzecz, to też niedługo wchodzi AI Act. On będzie o tyle istotny, że no tam będzie problem z tym, że jeżeli modele i ogólnie te wszystkie treningi nie są transparentne, na jakich danych były trenowane, to mogą zostać na przykład zakazane w Europie. Więc też nie wiadomo, co się może wydarzyć w przyszłości. Lepiej mieć taki model, który no wiemy, jesteśmy w stanie wykazać, na jakich danych został wytrenowany, jesteśmy w stanie wykazać no, różne inne rzeczy, więc po prostu też chcemy być na to przygotowani. Jeżeli przyjdzie ten AI Act, no to jesteśmy transparentni i po prostu jesteśmy w stanie taki model jakby no, pokazać. No i oczywiście ochrona danych osobowych, to co powiedziałem, nie możemy tego za bardzo wysyłać nigdzie. No i to, co jest dosyć istotne, o tym się może czasami zapominam, to jest to zdobycie know-how, czyli po prostu grupa ludzi po prostu bada dany temat od strony praktycznej, jak taki model językowy zrobić, czy on będzie lepszy, gorszy, to nie jest aż tak istotne. Ważne jest to doświadczenie, które tutaj zdobywamy, jak tam przeprowadzać proces tokenizacji, właśnie czyszczenia danych, jak te dane przygotowywać, jak to trenować. Samych na przykład takich odpaleń treningów to już kilkaset mieliśmy na przykład, żeby powstał jeden trening, bo tyle było różnych prób, konfiguracji, kombinacji, żeby to wszystko no, finalnie doszło do tego, gdzie my teraz jesteśmy z tym wszystkim. To już tak trochę powiedziałem, ale no właśnie na początku, żeby w ogóle taki model mógł powstać, no to musi mieć te dane i one muszą być najwyższej jakości. Ciężko tak naprawdę estymować, ile my z tych 1,5 terabajta żeśmy finalnie wzięli do modelu, bo to i tak finalnie podaje się w tokenach,
Też wiem, że jeszcze wspomagamy się danymi z, na przykład z języków słowiańskich, nieco bierzemy takie najlepsze jakości dane angielskie też, więc to jest taki trochę miks, ale mocno ukierunkowany, aby no, jak najlepiej w języku polskim oczywiście odpowiadać. No i cała zabawa z treningami, benchmarkami, żeby móc w ogóle patrzeć, gdzie my z tym treningiem idziemy, żebyśmy też na próżno prądu nie przepalali. No i na końcu właśnie ten fine-tuning, czyli właśnie ta cała warstwa instrukcji, żeby po prostu był taki ten model user-friendly, no i też możliwy do użytku przez biznes, żeby on faktycznie mógł na przykład zadawać pytania do dokumentu, coś z niego wyciągać. No to jest takie no, jedno z wielu zadań, które możemy zrealizować. Tutaj jest rzut na taki właśnie benchmark, który mamy przygotowany dla języka polskiego. Wbrew pozorom na przykład ChatGPT 3,5 aż tak rewelacyjnie nie wypadł tutaj. Właściwie nawet się nie zmieścił w tych tutaj najlepszych rezultatach. No króluje tutaj Mixtral 8X22B, no, ale to są już bardzo duże modele, że praktycznie nie da się w takiej pełnej skali, bez kwantyzacji, no w jakichś takich normalnych warunkach tego używać. Natomiast no, nam się udało tutaj też no, zobaczyć dla tych takich też większych modeli, bo my do pewnego momentu robiliśmy testy dla małych modeli, dla 7B, bo też Bielik jest 7B, więc chcieliśmy mieć taki punkt zaczepienia. No i też z ciekawości zaczęliśmy też patrzeć, jak te większe modele, takie teoretycznie najlepsze, radzą sobie z tym językiem polskim dla różnych takich zadań. No i wierzymy, że kolejna wersja modelu Bieli, która niebawem się ukaże, jeszcze o tym powiem, to no, będzie mogła konkurować też z tymi większymi modelami, no i będzie taka bardziej użyteczna, bo będzie mniejsza po prostu od tych 70B na przykład. Właśnie jeśli chodzi o Bielika, tą pierwszą wersję, która dzisiaj jest, jest to taki trochę model pilotażowy, bym to nazwał. Nie wiem, trochę się zrobiło głośno przypadkowo o tym też, o tym Bieliku, bo gdzieś tam nawet Gazeta Wyborcza o tym napisała. My, że tak powiem, trochę nas to zaskoczyło, nie chcieliśmy takiego rozgłosu. No ale finalnie tak się to potoczyło, że ludzie zaczęli to bardzo mocno testować i tak dalej, no i zaczęli jakby wyciągać te wszystkie jakby no, słabe strony tego modelu. Na dzień dzisiejszy jest po prostu mały też, więc nie ogarnia aż tak dobrze pewnych kwestii. Natomiast no, to, co my obserwujemy na przykład między Bielikiem pierwszym a drugim, no to będzie duża różnica. Także jeśli chodzi o kontekst, bo pierwszy Bielik pierwszy ma kontekst 4K, drugi, który powstanie, ma co najmniej 8K na dzień dzisiejszy i walczymy o to, żeby był jeszcze większy. I tutaj taki rzut, że w tym, tu taki, to się nazywa continuous pre-training, czyli jeszcze jakby ten model bazowy, bo to na architekturze Mistral jest, podaliśmy 16,7 miliona tekstów polskich, tej możliwie najwyższej jakości. Tu jest taki pokazany, jak to się rozkładało, jeśli chodzi o kategorie. To wykonaliśmy taki trening, no i właśnie ta wartość brała udziału, no i na tej jakby podstawie powstał Bielik, ta wersja bazowa, bo potem jeszcze jest instrukcyjny Bielik i tam jeszcze walczymy właśnie z instrukcjami, bo tam większość instrukcji była anglojęzyczna, bo niestety my w Polsce za dużo tych instrukcji polskich nie mamy jeszcze. Musimy sobie to wykształcić i zrobić kolejne repozytorium danych, gdzie zbierzemy wszystkie polskie instrukcje w jedno miejsce, no żeby też unikać tych halucynacji wszelkiego rodzaju. Jeśli chodzi o drugiego Bielika, to już nie 16, a 40 milionów tekstów wejdzie. Tutaj głównie na przykład wchodzą różnego rodzaju PDF-y, które są ogólnodostępne, na przykład z domen typu gov.pl, wszelkiego rodzaju takie bardziej prawnicze kwestie, na przykład repozytorium orzeczeń, wypadło mi z głowy. Generalnie kwestie prawne, tam są takie trzy: Cebosa, Saos i Eureka, takie trzy duże repozytoria z dziedziny prawa. My w pierwszym Bieliku nie braliśmy ich, w drugim już wzięliśmy, więc wierzymy, że też w tej kategorii będzie duży przyrost. No i też no, dokształcając i poprawiając trochę danych po drodze, udało nam się wysupać 40 milionów tekstów, więc wierzymy, że i też to też pierwsze benchmarki pokazują nam takie wewnętrzne, że będzie spory przyrost, więc tak to wygląda. Dobrze, to przejdziemy teraz do live'a. Zobaczymy, co się wydarzy z tym Bielikiem, jak go użyjemy.
Dobra. I teraz tak. Trzeba mu coś zadać, jakieś pytanie. Ja mu spróbował zrobić taką sztuczkę. Tak pomyślałem chwilę. No. Znaczy, powiem tak, to jest słuszna uwaga, natomiast, dobra, to jest słuszna uwaga, natomiast z praktycznego punktu widzenia kwestia rzucenia hasła było szukam, po prostu nie wpadnie w kategorię wysokiej jakości i po prostu zostanie odfiltrowana z automatu, bo po prostu będzie za krótkie i no, nie potrzebujemy takich tekstów. Jeżeli ktoś się bardzo mocno napracował i ładnie napisał jakieś pytanie i ktoś mu odpowiadał, było, zamykam, no to może się coś takiego wydarzyć. Powiem szczerze, że nigdy nie trafiłem na to. Ja trochę tych danych etykietowałem, nigdy, powiem szczerze, że nie trafiłem na to, żeby taka sytuacja wystąpiła, więc nie wiem, czy to bardziej legenda, czy może po prostu gdzieś to nie, też nie pobraliśmy tego z forum, bo też tak może być, więc muszę może jeszcze raz poszukać, bo to byłoby dosyć ciekawe. Inaczej jeszcze, nigdy specjalnie pod to nie szukałem. Może gdybym specjalnie szukał takich fraz w tym, na tym forum, na tych danych, to może bym szukał, ale jakoś nigdy też nie było czasu na to. Więc jeśli chodzi o tą prezentację tego bielika, możemy pokusić się, aby... Teraz wpadłem na to. Nie, to się wydarzy. Możemy spróbować skopiować tą agendę naszą. Wydarzenia. I możemy poprosić na przykład zrób streszczenie podanej danej podanej informacji o wydarzeniu. Na przykład dwukropek. Teraz dawno nie robiłem refresha strony. Mam nadzieję, że nie wali jakiegoś errora. No zobaczymy, że zrobię F5. Coś tam podałem, coś przyjął, takiego prompta, no i myśli. To mam spotkanie, no to będzie coś tam widać, więc robi po prostu streszczenie tego. Mam nadzieję, że będzie mnie, o, mniejsze zrobił, no to dobrze, czyli nie przepisał tego, tylko no jest o pizzy najważniejsze, o 18, tak. I tak dalej. A na przykład możemy się go spytać, a jak mam się dostać na te wydarzenie, jak będę chciał jechać z Warszawy. Jechać. O, PKP Intercity. Pociąg do Bydgoszczy z Warszawy, podróż około 3-4 godziny. Nie wiem, czy wymaga przesiadki w Toruniu. Wymaga, czy nie? Oczywiście nie. Okej, okay, no to halucynacja. Dostępne są połączenia bezpośrednie lub z przesiadkami w innych miastach. Autobusy, Flixbus. To nie wiem, czy to istnieje, pewnie nie. Pierwsze słyszę. Samochód osobisty. No to... No, cudzych nie chciał, no. A na przykład, a jakbym chciał przyjść pieszo z Torunia? Czy to dobry pomysł? A jakbym chciał przyjść pieszo z Torunia, czy to dobry pomysł? Nie, co się wydarzy, więc tak, no ale... Będzie śmiesznie najwyżej. Decyzja o pierwszej wędrówce z Torunia do Bydgoszczy zależy od kilku czynników, takich jak twoja kondycja fizyczna, czas, którym dysponujesz oraz znajomość trasy. Trasa piesza między Toruniem a Bydgoszczą liczy około 30-40 km w zależności od wybranej trasy. Jeśli planujesz krótki spacer, najlepiej wybierz trasę o niższym... Krótki spacer. Wybierz trasę o niższym stopniu trudności blisko linii brzegowej. Przykładowo możesz wybrać bulwar filadelfijski wzdłuż Wisły. Nie wiem, coś kiedyś nie jest. No. Ale jak jest dłuższy marsz, rozważ wybranie szlaków turystycznych, które mogą wprowadzić, no to takie gadki tam różne. No ale w każdym razie, to oczywiście mało biznesowe podejście, ale no chciałem pokazać, że on dosyć fajnie mówi w tym języku polskim jakby, bo to jest to, na czym w tym pierwszym etapie nam najmocniej zależało, to żeby po prostu umiał się wysłowić w języku polskim
i żeby no, w nim pisać. A teraz będziemy mieć ten, drugą wersję bylika, czyli po prostu ma mniej halucynować i być jakby bardziej zgodny z tym, co z tym stanem faktycznym. No więc teraz nadszedł moment, żeby ktoś zadał pytanie i pewnie skompromitował ten model, ale no to jak są jakieś chętne osoby tutaj, to tylko może zrobię F5, żeby ten nie pamiętał tej rzeczy. No, rzucimy mikrofon. Kto chce pytanie zadać Bielikowi? Nikt nie chce? Się wstydzi? No to poproszę zapytać o to samo, ale... Powiedz dowcip, od tego zacznijmy. No dobra, zobaczymy, nie wiem. No trudno, no co? Tak. Dobrze, pytanie drugie z sali. Kto rządzi Polską? Kto rządzi Polską? Dobra. Kto rządzi Polską? Tak, i tutaj jest dosyć istotna sprawa, bo tu właściwie wszyscy myślą, że ten model będzie jakby miał wiedzę z teraz, a niekoniecznie tak musi być, więc warto mieć poprawkę, że dane w większości były brane z przeszłości, więc no to, i on może nie być po prostu aktualny. No tak po prostu jest, taka jest natura też tego. Finalnie ten model ma nie być encyklopedią, ma po prostu rozwiązywać dane z dziedziny NLP, ma być przydatny firmom, żeby móc go można było wdrożyć ten model no po prostu do takich zadań pracy na tekście i pod to jest też robiony, więc rykoszetem on ma się nauczyć innych rzeczy. To może jeszcze trzecie. No? Podaj przepis na jajecznicę, użyj języka 17-wiecznej sarmacji. Dobra. Podaj przepis na jajecznicę, użyj języka XVII. Jeszcze raz musiałby powtórzyć. Sarmacji. Język. Właśnie, czegoś mi brakowało. Wiecznej sarmacji. Winny być dobrze wymłócone w drewniakach lub tłuczku, aby się dobrze spulchniły. Następnie winszuję wam dodać nieco masła lub słoniny, co da potrawie wspanialszy smak i aromat. No więc coś tam, pytań to ma sens, ale gdzieś tam ogarnął, jak ma się zachowywać, więc to jest dosyć jakby z mojego punktu widzenia istotne, że on po prostu zrozumiał. Tak, to jest... To wystarczy. No i no, tak właściwie to tyle, więc jak jeżeli coś jeszcze jakieś są, to a jak nie, no to tak naprawdę mogę się, o już mnie w ogóle zrzuciło z tego, no to był ostatni ten slajd. Mogę tylko zachęcić do odwiedzenia nas, tutaj mamy stronę Speaklish, mamy też dostęp do dashboarda, gdzie można się trochę pobawić z naszymi tutaj narzędziami, możemy sobie te różne rzeczy wyświetlać, co potrzebujemy. To taka zabawka. No i to, co jest najbardziej istotne, każda osoba, która chciałaby nas pomóc, może to zrobić. My działamy w ramach wolontariatu, po prostu zbieramy się po godzinach pracy i robimy fajne rzeczy. Jeżeli ktoś też no, szuka takiego pomysłu na siebie, chce się poczuć ważny, przydatny, no to po prostu zachęcamy i myślę, że warto w tym brać udział. Bo to nie jest obarczone jakąś tam biurokracją, grantami, nie wiadomo czym, po prostu zbieramy się po pracy i robimy i się nie zastanawiamy nad niczym, tylko po prostu siedzimy i robimy, więc to na tyle ode mnie, to dziękuję bardzo.